Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś, szanowni państwo, porozmawiamy o kompromitacji, o kolejnej zdradzie, tak naprawdę. Andrzeja Dudy, który pojawił się na 80-tych 80 urodzinach byłego prezydenta Czech Milosza Zemana. Na tej imprezie pojawił się też Wiktor e, Orban, e, premier Słowacji, Robert Fico. A także jeszcze paru prorosyjskich e, polityków. E, I na przykład e, prezydent Serbii Aleksander e, Vučić e, I był też oczywiście e, były premier e, Czech, człowiek naprawdę bardzo mocno powiązany ze służbami specjalnymi, nie tylko czeskimi, Andrzej Bawiś. Ja znam osobiście pana Andrzeja Bawisia, to Szanowni Państwo, co prawda nasza rozmowa była bardzo krótka, 19 lat temu, ale bardzo treściwa. Sprowadzała się do udzielenia mi ostrzeżenia, że jak mu pokrzyżuje szyki, to on mnie znajdzie w Polsce i, i, i mnie znajdzie. No. W każdym razie powiem Państwu, że nie brzmiał jak polityk, wtedy był zresztą tylko i wyłącznie biznesmenem, brzmiał trochę jak gangster. Różnego Natomiast... rodzaju snajperzy byli tam w robocie później przy, przy, przy innych sytuacjach. Tak, to prawda. Szanowni Państwo. Tak, więc patrzę, od, od, od kul snajperskich ginęli przeciwnicy bez biznesowi pana Andrzeja, Andrzeja Babisia, więc trzeba zawsze uważać, co się mówi i jak się zachowuje człowiek w takim towarzystwie. Wracając do tej sytuacji, Andrzej Duda... No, to się kolejnego aktu zdrady interesów Polski, po to tylko, żeby jeszcze zostać ośmieszonym. Dlaczego, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że Solenizant, siedząc obok Andrzeja Dudy, zaczął rozglądać się za polskim prezydentem: Gdzie jest Andrzej Duda? Gdzie jest Andrzej Duda? I to, szanowni państwo, najlepiej oddaje pozycję Andrzeja Dudy. Ja, ja to muszę powiedzieć, szanowni państwo. Kiedyś miałem przyjaciela, niestety już od wielu, wielu lat nie żyje. Jak ludzie jeżdżą na turnieje szachowe, to zwykle no, mieszkają, bo to, to, to no, mało kogo stać na to, żeby mieszkać w pojedynczych pokojach, że to nawet lepiej mieszkać we dwójkę, bo można coś poanalizować, coś tego. I pamiętam pewnego pięknego dnia, jak zobaczył jakąś panią, z którą było mu, że tak powiem, jak twierdził po drodze kilkanaście lat wcześniej na jakimś turnieju, to mówił, idź młody, poszukaj sobie jakiegoś naslego, bo dzisiaj nie śpisz. Mhm. I potem ona, żegnając się, bo jakoś nie podjęła tej decyzji, to cztery razy zgadywała jego imię, zanim <laughs> się w końcu przypomniała. Ja po prostu oczywiście nie mogłem sobie darować. I mi się jakoś tak skojarzył ten Miloż Zeman, szukający Andrzeja Dudy, który siedzi obok niego, dosłownie 3 centymetry od niego, on się rozgląda, po prostu patrzy na Andrzeja Dudy, czy ktoś wie, gdzie jest Andrzej Duda. I mi się przypomniała ta pani, ta pani Iwona, która po prostu żegna się i Piotrku, Marku, ja potem. Muszę przyznać, szanowni państwo, doprowadziłem do lekkiego rozstroju, bo ja mówię, że słuchaj, chłopie, musiało być naprawdę niesamowicie między wami. Że, że tak zapamiętała. To, to, że tak... I to jest, szanowni państwo, jakoś, jakoś mi się te dwie historie zderzyły w głowie. Przepraszam za skojarzenie. Szanowni państwo, polecam choluba. To jest nasz bestseller, ale również do słuchania w wykonaniu autora, który czyta pali, przeklina. Uwaga, to wszystko na audiobooku, na audiotece, na Legimi, na Empik Go, Szanowni Państwo, i oczywiście do kupienia na hognot.pl i na zagranicę, i za pobraniem, bo też się Państwo często pytacie, jak za pobraniem, to na capitalbook.com.pl Tomku, przyzna, że po prostu raz, zdrada interesów Polski, dwa, żenująca rozpoznawalność Andrzeja Dudy. Tak, wiesz, ja wrócę do tego, co mówisz o tym, że pan Pułkownik serdecznie pozdrawiam. Panie Piotrze, pali, przeklina, denerwuje się, to wczoraj napisałem taki tweet o, tym, o tej tragedii pani Schreiber, że jej, jej mąż spotyka się z inną panią. Ja chcę się to przeczytać. Natomiast panowie z takiej, jak to Janek mówi, dwuliterowej organizacji przestępczej odpisali mi, nie pisz tak, bo nam się flaszka wywróciła i zalała dokumenty. No tak to, to właśnie, no tak, tak jest zawsze, tak, tak to się toczy, ale ja miałem mówić o Andrzeju e, Dudzie. I, szanowni Państwo, w zasadzie to nie, nie chodzi o Andrzeja Dudę, bo tutaj to powiedziane zostało już wszystko i to nic nie zmieni. E, to chociażby w kontekście jego tej pompatycznej wypowiedzi o tym, jak to Nasze służby są, no, po prostu pracują nie, nie, nie dla Polski. On o tym wie. To ja tak pytam pana pułkownika Siewiery, który teraz zmienił się w takiego internautę No, naprawdę, gratuluję. Coraz więcej tych, tych, tych wszystkich takich e, fajnych rzeczy pan publikuje w internecie, jakieś. W, w, Złe gęby panu piszą, czy pan innej roboty nie ma. Nie, pan, pan już robi, to bo pan wie, że nie będzie pan prezydentem. Sądzę, że w służbach pan kariery też już robił nie będzie. E, może wrócić do medycyny. No przecież to, 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 to anestezjolog, wszędzie anestezjolodzy są potrzebni. To już jeszcze tego parę dni, znaczy nie no trochę dłużej. Tak, także to, to, to jest ok w porządku. Ale pan, e, nie mógł pan powiedzieć, Andrzej, nie jedź tam. Andrzej, nie jedź tam, zobacz co będzie. Pamiętasz jak pani Agata spotkała się z człowiekiem i wyznaczono jej człowieka jako tłumacza, który przesiedział tyle czasu podejrzany o szpiegostwo. Przecież zostałeś wystawiony. Czy nie pamiętasz, że zostałeś dwa razy wystawiony, bo zostałeś wystawiony? Gdzie rozmawiałeś z tymi komikami, komikami, oficerami rosyjskich służb, którzy wkręcali różnych przywódców. Ciebie dwa razy wkręcili. Wiedzieli kiedy, dokładnie jak to zrobić, znali cały Twój rozkład dnia. No, no to jest ważne. No, jak widzisz, no my chyba musimy się bronić, bo nie za bardzo mamy jakieś tutaj. Oficerów obiektowych, którzy pracują dla nas. Zabezpieczenia kontwiadowczego prezydenta chyba dalej nie ma, albo jest słabe. No to pan się wiera, powinien się tym zająć. No i co? I nic. Eee, łagodnie mówiąc, ja nie wiem, czego oczekuje prezydent Duda od tych panów, którzy są no, tak utożsamiani z Putinem i z Rosją. I, I pan jedzie tam, panie Duda. Niektórzy mówią, no takie, takie, tak jak mówi, mówi redaktor panie Symbale, prawda? I, i, jedzie pan tam i, i, i naraża się pan nie dość, że od razu dalej przyrzepią panu łatkę, że pan jest, no zdradza pan Polskę, no bo w jakiejś stopniu pan, pan, pan to robi, bo. Sam pan, sam pan widzi. Niech Pan zobaczy zachowanie premiera Tuska, kiedy przyjechał premier Fico rozmawiając o powodzi. Prawda? To było zupełnie inaczej. Ale to nie było jakieś urodziny, jakaś impreza. Po prostu przyjechał i temat był niezwiązany z polityką, temat był związany z pomocą. Prawda? Można? Można? Można. Pan nie, pan pojechał i wie pan, mi się zaraz przypomina, jak Pan pojechał na pogrzeb Królowej Brytyjskiej i jak pokazywano te materiały i te, i te zdjęcia, jak Pan tam chodził, te filmy. Wie pan, to pan wyglądał tam jak jeden z obsługi ludzi. Tam, no, nie za bardzo. Przecież pewien, jakoś pan duka po angielsku, nie? To też by tam pan, pan, pan zrozumiał, że ktoś pana nie śmieje, tylko na przykład ktoś pana pyta, czy pan odpowiedział. No, to jest normalne, że, że pan by tą łamaną coś tam, coś tam wydukał, ale mm, pan, pan tak się zachowuje, pan, pan się zachowuje i co jest dziwne, pan to ma w sobie, że pan się zachowuje jakoś tak usłużnie wobec tych ludzi, jak patrząc na, 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 to, na, to, na tą mowę ciała, bo wie pan, mnie uczono, że najpierw jeżeli chcę ocenić człowieka, to muszę wyłączyć głos, żebym zobaczyć różnego rodzaju materiały, jak są, zobaczyć yy, jak on funkcjonuje, nawet jakąś jego wypowiedź, czy, czy powiedzmy jak idzie, porusza się, czy... tak trzeba człowieka ocenić. I gwarantuję panu, że pana jak oceniają, to pana oceniają w ten sposób, że pan do tych ludzi ma jakąś taką uniżoność. Taką, pa, pan to ma już u siebie, ale z drugiej strony, w niektórych przypadkach, no panu coś tam się z panem dzieje, bo pan wysuwa ten podrudek, jak, jak, jak wie pan kto, jak Benito. Pan gra pauzą, opowiada pan te rzeczy, takie, które wystarczy tego, tego wysłuchać. I to dawniej było śmieszne, ale teraz to jest przykre, no bo my dowiadujemy się co jakiś czas, że pan robi takie rzeczy. Ja pana nie, nie oskarżam o jakąś agenturalność czy inne rzeczy. Pan naprawdę, pan się do tego nie nadaje. Nie, ja się naprawdę to, to jest jakaś wyjątkowa rzecz i to powinno być przedmiotem badań naprawdę i służb specjalnych i, 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 i psychologów, nie wiem, różnych, różnych specjalistów, w jaki sposób pan został prezydentem. Naprawdę, to, 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 jest, to jest niezwykle ciekawa, ciekawa historia. To trzeba, to trzeba badać, naprawdę. Ja bym to badał, tak jak mówi Jarosław Kaczyński, w zupełnie innym, innych sprawach, kiedy tutaj on o 17.30 jest Zosia. No to ja bym to badał. No ja, a ja bym to badał, jak pan został prezydentem. To ja to bym badał. No, czy nie no, czuło pan dyskomfortu nawet w związku ze swoimi wypowiedziami? Nie tak dawno. A tak naprawdę teraz to ja już tutaj znowu do, do miłościwie nam panujących. No, nie ma kogoś, kto by rzeczywiście zadzwonił do, do prezydenta Dudy i powiedział przed tym, że tam jedzie, panie prezydencie... Może jednak pan by wysłał, wysłał jakąś, jakąś, jakieś pismo, czy tutaj kogoś w, w pana imieniu. Niech pan wyśle, tylko, tylko już nie, nie jakieś oznaczenie polskie, takie rzeczywiście. Tylko no nie wiem, jakiś prezent, no nie wiem. Nie, nie. Przecież Sasin był fachowcem. Kupi panu jakiś, jakiś miecz, czy, czy jakieś inne rzeczy, coś zrobi. Niech pan wyśle do mnie, nie, nie, niech pan da temu. Temu starszemu panu Zemanowi, to on walnie gdzieś tam w kąt to, i to nie będzie istotne, ale pan spełni, to pan będzie zadowolony, a pan nas kompromituje. I tutaj jak zwykle znowu zawiodły służby wokół dudy. Po prostu. Ja naprawdę ja już nie chcę jak walić, walić jak w bęben w służby, ale zawiodły służby wokół dudy. Dlaczego pan tam pojechał? Ja nie mówię, że powinno się zrobić to, co zrobił pan Jarosław Kaczyński, czyli pan zepsuł samolot, prawda, kiedy pan miał się spotkać yy, z prezydentem Bidenem. I, I ta koncepcja pana profesora Parucha, prawda, że, że to Jarosław będzie zamiast pana yy, porozumie się z Bidenem, no bo będą mieli yy, wspólne, traumatyczne yy, przeżycia z, yy, w związku z, z historią ich życia. Tak. I że wie pan, no, samo to, jak pan opisuje, że yy, do pana. Do pana podeszła z i rzeczywiście za chwilę samolot zaczął kiwać skrzydłami. No, niech pan przypomni, to, to jest pana wypowiedź. Trzeba słuchać po prostu tylko pana. Pa, pana to nie zastanowiło. Nie zastanowiło pana, że nie pozwolono panu polecieć na rozmowę do Seulu, bo pogoda była zła. Nie, nie, nie pozwolono panu wylądować wtedy, kiedy był ten kryzys z generałem Andrzejczakiem żeby pan tam mógł porozmawiać. Pilot nie miał uprawnień. Wie pan, teraz to się nie dzieje. Teraz są zachowane te wszystkie procedury. No pan jest prezydentem. Pan jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Pan ma imperium. Pan mianuje sędziów. Pan tutaj nie podpisuje ustaw. Pan sobie robi co chce. Ale no niech się do cholery ktoś znajdzie, kto panu wytłumaczy. No nie pan Breivik, przepraszam, pan, pan e, Mastalerek, y, który teraz wyje o to, że będzie pan miał mniej pieniędzy. No bo no po co panu tyle pieniędzy? Czy nie pani paproska, która też ma jakieś tam inne takie dziwne koncepcje? Może ktoś pragmatycznie panu panu powie, tak, tak po prostu, tak, tak, y, nie, nie chcę powiedzieć po męsku, tak tak na chłopski rozum. A po co to? No nie lepiej gdzie indziej, lepiej pojechać drugi raz do Powodzian, zobaczyć jak oni tam sprzątają, pomóc im. Lepiej było pojechać gdzieś, gdzie pana upokorzono. No, czy mało panu było tego, że prezydent Biden wręczył panu jako prezent długopis i album? Niech pan zrozumie, niech pan zrozumie, do czego pan doszedł, niech pan zrozumie, jak będzie pana postrzegała ewentualnie, mam nadzieję, wybrana pani yy, prezydent Kamala Harris. Pisz ona pana kojarzy z tym, że pan, że ona, że rzeczywiście yy, chyba pierwszy raz zareagowała, także, że, że no, 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 no nie mogła się ze śmiechu powstrzymać po pana wypowiedzi, kiedy pan użył takiego słówka powszechnie znanego w języku angielskim, to małe dzieci wiedzą w Polsce, dick. I pan i pan tego słówka użył. Ona no, no, śmiała się, no, no, wszyscy się śmieli wokół. Ale tutaj to, co pan zrobił w, tutaj tak, na tych tak urodzinach... tak się chodziło o kontekst. Tak. Co pan zrobił na tych, na tych urodzinach, to już nie są żarty. Pan nas wszystkich kompromituje. Nas, wszystkich. Co my żeśmy panu zawinili, że, że pan to musi robić. No tyle. No co Janku powiedzieć, no, sam, sam wiesz, no niestety. Yy, Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie kontrwywiadowcze prezydenta, albo robią to celowo, albo nie działają. Tyle. No właśnie, ale Andrzej Duda e, po wpadce, wpadce, po takim po, po takiej zamierzonej. Rzepu wpadek. Jaku, tak? Czyli, czy na, trudno nazwać wpadką, jeżeli ktoś chce się spotkać z Donaldem Trumpem, udzielić mu wsparcia. Potem się z nim nie spotyka, no trudno to nazwać spadką. Andrzej yy, Roman, kopał Trumpa. Janku, Roman, Roman Giertek nazwał tu zdradą, ale umówmy się, dostał kopa od Trumpa, ponieważ kolesie, którzy zrobili jakieś tam e, badania, e, z których Amerykanie słyną, po prostu doszli do wniosku, że pojawienie się e, Andrzeja Dudy zmobilizuje przeciwników Donalda Trumpa e, pochodzenia polskiego, czyli on może dorzuci, powiedzmy pięć głosów, ale dorzuci też osiem głosów przeciw. I co mi państwo, tam pierwsza podstawowa zasada jest taka, że szczególnie w tak głęboko spolaryzowanej Ameryce, jaka ona teraz jest, żeby jeszcze nie dodawać kolejnych czynników polaryzujących, bo tam jest kwestia mobilizacji. Wiecie dlaczego Szymon Chownia jest przekonany, żeby wygrał w drugiej turze wyborów? To jest bardzo prawdopodobne, ale nigdy się o tym nie dowiemy w 2020 roku, dlatego że on, że on nie wywołuje Takiej mobilizacji w elektoracie PiSu, w elektoracie nawet nie pisowskim, tylko nazwijmy go prawicowym, konfederackim, etc., jak wywołuje Rafał Trzaskowski, z którego zresztą wtedy Jacek Kurski zrobił demoralizatora dzieci, który chce uczyć przedszkolaki, jak się analizować, a Żydom chce dawać kasę i to jeszcze kasę nas, Polaków. I to była, ta, to była ta koncepcja na zmobilizowanie. I dlatego przegnano po prostu Andrzeja Dudę. Poproszono, żeby nie udzielał im poparcia, no bo doszli do wniosku, że jak on udzieli poparcia, to pewnie na dwoje babka wróżyło. Najlepszy... Niedźwiedzia przysługa. Wiedział przysługa. Tak, bo to jest w najlepszym wypadku będzie, nie wiem, 0-0, ale ryzykujemy, że będzie 5 dla nas, 8 dla przeciwnika. I szanowni państwo, w tych naprawdę, wybory w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, całego tego, to jest gigantyczny przemysł. To jest tak jak ci, co mają kasę, jak idą do sądu, to Państwo możecie obejrzeć na serialach, jak tam jest cały przemysł ludzi, analizowania z, 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 tych na ławę przysięgłych, kogo wyrzucić, kogo zostawić. Czyli to jest tak, że my, jeżeli masz dużo pieniędzy, to oni są w stanie po prostu z dokładnością, ja wiem jak to robią, bo ja umiem robić te modele ekonometryczne, po prostu wpisujesz, tworzysz model, gdzie bazując na tym, Jakie facet ma poglądy polityczne, bo wie, wiemy mniej więcej, gdzie się zapisuje, w których konwencjach bierze udział, albo że nie bierze udziału, to też jest informacja. Wiemy, jaką przedstawia aktywność, co ma na Facebooku, co ma tego, etc. Wpisujesz to w arkusz kalkulacyjny i ci wychodzi dokładne prawdopodobieństwo, 80-90%, jak zagłosuje w tej konkretnej sprawie, nie znając jeszcze dowodów. Szanowni Państwo. Janku, przepraszam Cię, ja muszę Ci tutaj wejść słowo, ale wiesz, no, miałbyś kłopot, gdybyś nie znał Dudy, bo tutaj nagle Ci wchodzi to, że Pana Prezydenta interesuje na przykład rozmowa z Sebas Radochlewa, czy Gajowska-Ławka, czy... Marko. Czy... Tak, czy, czy, jak, czy tam czy, czy, czy jakieś tam tam podobne, czy, czy ruchadła leśne. No to by ci zaburzyło to, to, to wszystko. Bo wiesz, no, no, takiego przypadku chyba nie analizowałeś do tej pory jeszcze. Nie Nie, znaczy, chodzi o coś takiego. To. Że tam naprawdę nie, oni naprawdę podchodzą do tego poważnie i tam po prostu musiało wyjść z badań, że poparcie Andrzeja może zaszkodzić. Że nikt nie chce czynnika ryzyka. Szanowni Państwo, w czynnik ryzyka, w czynniki ryzyka. Miny nie chce, Janek to jest wielka mina. Miny. No, czynnik ryzyka, bo to jest tak, że wiecie Państwo, tam nikt nie chce, dopóki nie jest skazany na porażkę, to nie chce mieć czynnika, który może pomoże, może zaszkodzić. Więc w takim wypadku po prostu się go odstawia na półeczkę. Janek to jest to, co, to jest ten przykład, który my często używamy. Nie wiadomo jak dostanie granat czy wyrzuci granat czy wyrzuci na nie wiadomo co tak, dalej. Tak. tak, my mówimy tak, my mamy takie określenie państwo, Taki że są pewni nie, nazwijmy to pracownicy medialni, z którymi należy ostrożnie po prostu pracować, czyli nie dokarmiać, tak. albo, albo karmić naprawdę bardzo ostrożnie, czyli z, duże, z dużego dystansu, ponieważ taki nakarmiony człowiek dostaje czyli dostaje granata medialnego, ale nie wiadomo, co on z tym granatem zrobi, czyli tak. czy on po prostu nie, nie opisze... Weźmie tego... go między kolana, a wyrzuci zawleczkę, prawda, ściśnie go kolana. Szanowni Państwo, byście się zdziwili, jak wiele razy e, ludzie, którzy dostawali materiały, to niestety to jest przypadek Polski jako dziennikarstwa, czy znaczy, dziennikarstwa w Polsce o, tak jest ten, że ono polega na tym, że stawki są słabe, trzeba dużo pisać, żeby się utrzymać, w związku z tym e, utrzymują się nie ci, którzy robią rzetelnie swoją robotę, oczywiście ci też, ale często mamy do czynienia z jakimiś takimi awatarami, czyli jakimiś ludźmi, którzy dostają na wycieraczkę jakieś materiały i nie wnikając w strukturę kryształu, co dostali, od razu wypluwają, żeby, żeby zarobić na życie i to jest tak, że oni często nie wiedzą, co tak naprawdę napisali i po co. Szanowni Państwo, i to czasami wygląda, widać wtedy, kiedy Delikwent dostaje pytania dotyczące swojego tekstu, rzekomo, swojego tam materiału tam, i nagle się okazuje, że on do końca nie wie, co napisał i, i nie on... przeczytał, co napisał. No. O to, takie, takie wypadki też się zdarzały. Ja, Państwo, za moich czasów, szanowni państwo, 20 lat temu pamiętam takiego mistrza świata napisał tekst, gdzie musieliśmy go wezwać do nas, bo nas, do, do nas do biznes spadło wtedy robienie tekstu w dziale kraj i było tak, dobrze człowieku i teraz przyjdź tutaj, stań sobie, usiądź i teraz ja będę czytał zdania twojego tekstu, a ty będziesz mówił o co ci chodziło. I w ten sposób przepisał, został przepisany cały tekst, który on musiał na, myśmy czytali na głos jego tekst, a on mówił, co on chciał przez ten zdanie powiedzieć. Szanowni Państwo, to był współpracownik, no to dziennikarz, po prostu związany z kontrwywiadem. wywiadem. Wielki, że tak powiem, wielki sukces operacyjny Maćka Chuni, ale to nie jest ten z 24 to był ten z prostu. Szanowni <laughs> Państwo, zaznaczam, to jest wstawka dla służb. To gwiazdkę dajcie na tym scenogramie, że to nie ten z TVN. Ten, ale, ale obaj są na Twitterze, więc tam chłopaki, to jest to jest ten od King Konga, ten, o którym teraz mówię. Nie ten od, od zatuszowania przemytu broni, to nie ten. Znaczy przemyto? Ten, 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 czy, ja, czy on przemycał? On po prostu sobie wsadził zapasek i, 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 i jeździł po Czeczeniu. Szanowni to. Państwo, natomiast... Yy... No po prostu się, naczytał się prochów świętych Radosława Sikorskiego i chciał być jak Radek Sikorski, no więc żeby być jak Radek Sikorski, trzeba być Radkiem Sikorskim. No właśnie, to to tobie, ale, ale tak. a, 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 czy, kim jesteśmy, żeby zabijać dziecięce, kopięce marzenia? Tak. Szanowni Państwo Lepiej nie... dostać Alzheimera później, to my, my mamy częściowo Alzheimera. Ja nie chcę zostać żadnym awansadorem w Izraelu, nie nadaje się to też, nie? No, Nawet nie... gdyby nam przeszło później, cudownie. Ale możemy zrobić tekst. Ale nie mieliśmy o comebacku do dopisu też. Nie mieliśmy też comebacku do pisów. Ale nie, myśmy nie mieli przede wszystkim baku do dopisów. Żeby... No, przepraszam, ja, ja, ja tak powiem. Żeby był kambek, to, by, to trzeba To trzeba mieć. To trzeba tam najpierw być. Ja myślałem nawet, że oni są uczciwi. Myślałem nawet o... Włóci, ja ja, ja, ja pod uwagę. Przez... Kamiński myślałem, że to jest uczciwy, że to jest uczciwy alkoholik, ale nie okazuje się, że nie. Tak. Natomiast, szanowni państwo, dobra, żarty na bok. Wracamy do Andrzeja Dudy. Kolejna zdrada. Być Państwo, ja miałem wrażenie, że on po prostu już po prostu chciał się napić w towarzystwie, którego lubi. I szanuje. I pojechał, i, i pojechał, i się okazało, że nam go nikt nie poznaje. I to jest, i to jest na, 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 najbardziej zabawne w tym wszystkim. Wobrace czy... skuńczy... im czą cząstkę imperium. By, 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 by chyba byłby gotowy też dać im cząstkę imperium nawet. A, Ale nie ten... Słuchaj, a, 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 a sobie, jakie to, to jego... myślą pokażające. Że... Nie, już nie. Nie. uśmiechnięty wyszedł, rozumiesz, to jest najgorsze. On wyszedł uśmiechnięty zadowolony. Sukcesu był zadowolony. Jubilat, szanowni państwo, otrzymuje. Zaproszenie na imprezę, w której czy znaczy Jubilat? Otrzymuje, otrzymuje zaproszenie na imprezę. Jest posadzony obok Jubilata, Lata, tak, który rozgląda się i zastanawia się, gdzie jest ten Andrzej Duda. No i dopiero ten musiał to tu, tu, obok ciebie. Więc czy to jest, Szanowni Państwo, i śmieszne i smutne, bo smutne to jest to. Oczywiście możemy się spierać, czy on wygrał te wybory prezydenckie w 2020 roku, czy nam naciągnęli go, ale tak czy siak, dostał w cholerę dużo głosów dużo za dużo. Szanowni Państwo, i to jest przykre, bo nie powinien tyle dostawać w Polsce człowiek. Który jest w takiej kondycji umysłowej, który ma taki poziom moralności? Przez to jest facet, który ja bym chciał kiedyś usłyszeć, gdyby go kiedyś jakiś uczciwy dziennikarz przepytał, po prostu zadał mu takie proste pytania. No przecież jest pan doktorem prawa. No to dobrze. To w którym momencie może pan wybierać sobie, których prawidłowo wybranych sędziów. Przez Sejm zaprzysięgać. Jak pan, gdzie pan znalazł taką wersję? Gdzie pan znalazł wersję, że. Nie może... ma pan problemu, że pana koleżanka została mianowana przez pana w, w sposób nielegalny. W sposób tak. nielegalny. Bo szczerze, gdyby, gdyby ją jeszcze wskazali, no to byśmy powiedzieli zbieg okoliczności. Gdyby jeszcze kolegium sędziów ją wskazało. Wiecie, państwo, my cały czas mamy duży problem związany z, bo wszyscy mówią, że my nie krytykujemy rządzącej ekipy, ale ta rządząca ekipa szanuje my Państwa, Nie krytykuje uważa, uważa, że odwrotnie, że jesteśmy niesprawiedliwymi krytykami. A my jedyne, o, czym, o co my prosimy, to my prosimy o to, żebyście zrobili to, co obiecaliście przed wyborami 15 października, czyli po prostu peace WON. Po prostu peace WON, służby specjalne peace WON, media peace WON, e, urzędnicy peace WON. Sąd najwyższych możemy krytykować za to, czego nie zrobili, ale oni są nasi, bo czegoś nie zrobili, ale rozumiecie, ale nie popełniają przestępstw. Czegoś nie zrobili, coś robią za wolno, ale to nie są przestępcy. Są niektórzy, którzy no, no nie, ale co ciekawe, nie, jeszcze nie, właśnie zrobili, wyszło. Ale nie ukradli, nie, nie, nie. Ale co wiecie, Państwo, to jest ważne, bo teraz się okazało, że MSZ poprosił Dudę, żeby tam nie jechał. Czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi Andrzeju Dudo nie jedź na to spotkanie, ponieważ to jest spotkanie prorosyjskich polityków, to jest złe dla Polski. Andrzej Duda mówi, a ja was tego, ja jestem sobie sam starym... Żeby... Zapytał się pana Brejwika i innych. Nie wiem, czy, czy, co pan, co pan pułkownik się wiera na to i pojechał. o tylko tyle i pojechał. Szanowni Państwo, to jest zdrada, druga zdrada Andrzeja Dudy. Świadome, jak widać w Czyli był ostrzeżony, wiedział, gdzie jedzie. Po prostu pojechał sfotografować się z prorosyjskimi proputinowskimi politykami. I to jest Szuka szanowni... roboty kończy, mu się szuka roboty, a, a będzie chodził tylko po prokuraturach i Sądach, a szuka roboty teraz. Panie Państwo, hist... historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tu polecam mój tekst o gangach Powstania Warszawskiego. No i mamy, szanowni państwo, choluba. Książkę pana Piotra pułkownika, pułkownika Piotra Wrońskiego, książkę, którą Tomek nazwał Zemstą Wkurzonego SBK. Ja nazywam dobrą literaturą, a autor nazywa podręcznikiem Zabijania i podręcznikiem Szpiegostwa. A teraz, szanowni Państwo, jeszcze przypomnę oczywiście o Historii Ekspert, o tym, że można to kupić na capitalbook.com.pl, o tym, że można nas słuchać jako audiobook choluba, ale też noce z dudą. Na audiotece, na e, Szanowni Państwo, e, MP Go i na Legimi. A teraz jeszcze Tomek na koniec. Panie Jarosławie Kaczyński, Panno Jaryco, po 17.30, niech Pan zobaczy, co robi, co mówi ten Pana. Wspaniały ulubieniec, i, i, i jakie, jakie on tutaj właśnie przedstawia informacje odnośnie tego, co się wydarzyło. Właszczak mówi, że rząd rozpoczął narodowy program rozbrajania wojska polskiego i wymienia tutaj te wszystkie programy, które nie będą już działały, które nie będą już funkcjonować. Odpowiada mu. Odpowiada mu tutaj jeden z internautów, pan Walter Kurz. Mariusz, jakim ty jesteś debilem? Mariusz, jaki ty, jakim ty jesteś debilem? Czy Koreańczycy wiedzieli, że nie posiadamy żadnej infrastruktury do produkcji K2, zmodernizowanej wersji? Zapewne poinformowałeś ich o tym, a oni obiecali, i ci, że jeszcze fabrykę i budują zbudują i bojowe schody smoleńskie. To chodzi o to, że Błaszczak teraz twierdzi, że wszystkie programy zostały zostały wstrzymane, że te programy Pisze dokładnie tak. Koreańczycy informują, że plany produkowania w Polsce czołgów K2 są wstrzymane. Program rozbrojenia narodowe... narodowego Realizowany przez rząd Tuska wchodzi w kolejną fazę. Tylko w ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się o wstrzymaniu zakupów zbrojeniowych na armato Haubice K-2, armato Krap, Krab, wyrzutnie Heimars, czołgi K-2, samoloty FA-50. I tutaj yy, możemy czytać komentarze. Naprawdę komentarze są świetne. Pan Kodbot pisze, Sung Il, wiceminister obrony Korei Południowej, Powiedział mi, że choć Seul z zadowoleniem przyjął transfer technologii czołgów do Polski, plan jest wstrzymany, ponieważ polskie zakłady montażowe wymagają modernizacji, w tym dostarczania części zamiennych. Nie spodziewałem się takich problemów, powiedział. Coś Ty Głąbie tym Koreńczykom no, opowiadał przy podpisywaniu. Agencja Uzbrojenia Agencja uzbrojenia nie potwierdza tych doniesień. Aktualnie prowadzone są negocjacje dotyczące m.in. produkcji czołgów K2 w Polsce. Rozpowszechnianie tego typu informacji szkodzi sprawie. Janusz Gutowski, koreańczyk, pisze, że opóźnienia wynikają z tego, że fabryki w Polsce nie są przygotowane do implementacji technologii. Jest to chyba oczywiste dla każdego, że to zaniedbanie PiSu. Panie Kaczyński, co jest Pana kandydat na prezydenta? Tak? To jest ten, który wspólnie z Panem ujawnił część planu obronnego Polski. Tak? To jest facet, który podpisywał kontrakty na olbrzymie pieniądze, wiedząc, że no, Polska jest w niektórych momentach nieprzygotowana do tego. I, i, i tak, te, tak, tak te kontrakty formułował. To facet, który kupił samoloty szkolno-bojowe bez uzbrojenia. Prawda? Tak. I, i, I Pan uważa, że on, jak teraz wyjdzie i sam z siebie. Pisze takie, takie dyrdy małe, to, to, to wszystko będzie wina Tuska. Panie Kaczyński. No dlatego pan musiał przegrać i pan dalej przegra. Niech no. pan dalej powie, że gdyby, gdyby nie jakieś tam okoliczności, to, to Błaszczak byłby hmm, prezydentem, a teraz pan go mianuje na swojego zastępcę. Tak, to jest godny pana zastępca. Do więzienia, panie Kaczyński. Do więzienia, właśnie. Do więzienia.